Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Jeszcze dziś straszyły nas chmury, był opady gradu, padał też deszcz ze śniegiem i śnieg, ale już w tej chwili nie brakuje rozpogodzeń, opady zanikają, bo na pogodę w kraju zaczyna wpływać wyż znad Bałkanów, a z południa kontynentu popłynie teraz bardzo ciepłe powietrze. W nocy tego ciepła nie poczujemy, bo liczne rozpogodzenia sprawią, że ciepło nam zwyczajnie wyparuje i o poranku termometry pokażą niewiele. 4 stopnie w Warszawie, 3 w Łodzi, 1 stopień w Zielonej Górze, a w wielu miejscach temperatura tej nocy spadnie poniżej 0. Oczywiście najzimniej znów będzie w rejonie Zakopanego, tu nawet minus 5. Wiać ma słabo lub najwyżej umiarkowanie. Jutro od rana pogodnie, wyżowo, przed południem na błękitnym niebie, gdzieniegdzie prześwitujące pierzaste obłoki, po południu mogą pojawiać się chmury, kumulus, ale będą zupełnie niegroźne. Ciepło wiosennie od 13 stopni w Gdańsku do 15-16 w Zielonej Górze czy Wrocławiu, zatem możemy jutro liczyć już na kilkanaście stopni. W regionie w nocy też rozpogodzenia i szybki spadek temperatury, średnio do 2 lub 1 stopnia, no ale miejscami temperatura spadnie jednak poniżej zera. Powieje słabo i umiarkowanie. Jutro piękna pogoda od rana. Słońca do południa nie zabraknie, po południu też, tylko gdzieniegdzie pojawią się chmury. Przyjemnie ciepło, bo 13 stopni w Tucholi, 14 na pozostałym obszarze. Do tego słaby i umiarkowany południowy i południowo-zachodni wiatr i wahania ciśnienia. Te jutro barometry, jutro w południe pokażą 1003 hektopaskale. W kolejnych dniach dużo słońca i coraz cieplej. W niedzielę nawet do 20-21 stopni. Jeszcze cieplej zapowiada się poniedziałkowe popołudnie. Do zobaczenia